Cześć, siema, z tej Mateusz, a to kolejny odcinek z przebudowy Stali Rzeszu. W poprzednim odcinku niestety nie udało nam się awansować do Ekstraklasy, ale mam nadzieję, że w tym odcinku właśnie to zmienimy. Oczywiście jak zawsze wziąłem udział w turnieju Audi Cup. Tutaj są naprawdę dobre drużyny, takie jak Benevento czy Sampdoria. Oczywiście mamy też cele na ten sezon, tutaj musimy utrzymać wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 5% i to jest cel najwyższy. Oprócz tego nic ciekawego już nie ma. W ciągu dwóch sezonów daje juniorowi ściągniętemu do pierwszej drużyny w jednym sezonie szansę gry w następnych 30% spotkaniach. To jest dosyć proste. Utrzymaj, no to już ten, i uzyskaj serię 5 w tym sezonie czystych kont. To już trochę łatwiejsze niż to, co było w poprzednim sezonie. Ten zespół na początek prezentuje się w taki sposób, oczywiście będzie zmieniany, kupimy SPO lub po prostu wypożyczymy, tak jak Mark Fińskiego w poprzednim sezonie. Ale na 100% kupimy napastnika, bo w tej chwili na napadzie jest Piątek, który jest tak naprawdę lewym pomocnikiem naszym. No i my tutaj potrzebujemy totalnego wzmocnienia. Już mam nadzieję, że wystarczy ten skład nam na mecz z Benevento, bo przydałoby się go jednak wygrać. Skauta wysyłamy do Polski, by szukał obrońców, a my od razu przechodzimy do pierwszego meczu z Benevento. I niestety przegrywamy po dwóch bramkach Piątkę i Michalika, jednak to Benevento było w stanie strzelić nam 3 gole. Ale musiał to być bardzo ciekawy mecz. I drugie spotkanie z zdecydowanie trudniejszym rywalem, którym jest Genoa. Oczywiście ona zdobyła punkt w swoim pierwszym meczu. I spróbujemy tutaj wygrać, też będzie ciężko. No tak, zostaliśmy zdominowani 4-1, no ale tego można było się spodziewać po tak dobrym zespole jak Genoa. I ostatni mecz z Cambridge o chociaż jeden punkt. Na razie nam się nie udało zdobyć tego punktu. No i mamy ten jeden punkt. 2-2 remis, Michalik i Piątek. No niestety wyniki w Audi Cup nigdy nie są jakieś mega dobre. Choć do końca okienka transferowego został jeszcze cały miesiąc, to ja już tak naprawdę swoje podboje rynku skończyłem. Kończę tak naprawdę z 96 tysięcy na koncie mam, więc to nie jest wcale taki zły wynik. Pierwszy transfer to tak naprawdę sprzedanie Prokicia za 54 tysiące, nie był już mi potrzebny, jest dosyć stary. Drugi to na farcie udało mi się kupić Janickiego z Górnika Zabrze, 67 overall, bardzo fajny zawodnik na farcie. Z Brighton wypożyczyłem Kozłowskiego i pewnie się zdziwicie, tak mogę tego zawodnika do słabego klubu tak naprawdę. Ale on i tak w Brighton nie ma miejsca do grania, tutaj będzie grał każdy mecz, więc myślę, że to dobrze dla jego rozwoju. I kolejny to kupno Oskara Zawady, czyli gościa, który podbija australijską ligę. 250 tysięcy plus wypożyczenie, plus oddaliśmy Wachowiaka. No ale Oskar to naprawdę top zawodnik, jeszcze kilka sezonów przynajmniej pogra. Na ataku Zawada 66, SPO to Kozłowski 71, Jóźwiak i Wolski zajmują skrzydła, Olejarka Danielewicz pomoc, Janicki, Pajnowski, środek obrony, Marczuk, Oleksy, Boki i Peksa, bramka. No i pierwszy mecz ligowy z Miedzią Legnica. Jeśli jeszcze chcielibyście zobaczyć, jakie drużyny spadły, tutaj wydaje mi się, że Śląsk spadł. ŁKS Łódź chyba tutaj był, Resowia tu była, wszystko. Chyba mi się wydaje, że właśnie Miedź Legnica spadła. Na pewno Śląsk Wrocław i Stal Mielec. W tym sezonie oczywiście liczymy tylko na awans i to z top 2. No i pierwszy mecz oczywiście jak zawsze symulujemy. Mam nadzieję, że nie będzie takiej kompromitacji jak w poprzednim sezonie w pierwszym meczu. Miedź groźnie, ale to był dobry strzał i przegrywamy. Jest szansa, atakujemy bokiem boiska. Czy strzelimy? Nie, tutaj cały czas wycofujemy. Teraz 1-1. Wyrównujemy tym samym w 70 minucie i chyba, mam nadzieję przynajmniej, że koncentrujemy się tutaj na zwycięstwie i spróbujemy strzelić jeszcze jedną, tylko teraz obrona. Brawo Peksa. Ale niestety dobija nas zawodnik, który myślę, że jest z Niemiec, tak przynajmniej wygląda jego nazwisko, nie będę go czytał. Jeszcze jedna szansa, czy spróbujemy zaatakować? Wychodzimy z kontrą, ale sędzia nam zakończył ten mecz. Niestety przegrywamy te pierwsze spotkania, które symuluje, nigdy dla nas się dobrze nie kończą. No i udaje się jeszcze sprowadzić bramkarza. Zamiast Peksy, który w ostatnim meczu wpuścił dwie bramki, kupujemy, a właściwie wypożyczamy na rok Bednarka. Z Lecha Poznań jest to naprawdę solidne wzmocnienie na tą pozycję. Miałem też plan zakontraktowania Bułki czy Van der Harta, czyli też byłego bramkarza Lecha. No ale nie było to możliwe. No i już lecimy z pierwszym symulowanym miesiącem.
bo trochę to zmienimy. W tym meczu wyjazd do Chrobrego Głogu i przegrywamy 3-1. Ojniczanka i tutaj mam nadzieję, że u siebie wygramy, bo przydałoby się to nam. To jest remis. I ŁKS Łódź, proszę panowie, wygrajmy coś. Przegrywamy, nie wiem co tu się dzieje, nie mam pojęcia. No i ostatni ratunek ze Śląskim Wrocław u siebie, proszę, w końcu, jedno zwycięstwo. Ale te 4 punkty to naprawdę mało. Zagłębie Sosnowiec też mają 4 punkty, tutaj przydałoby się wygrać, bardzo by się przydało wygrać. I przegrywamy 3-1, ja nie mam pytań co tu się dzieje, klub się z hat-trykiem. 2-0, Oleksy Danielewicz, brawo panowie, w końcu coś wygrywamy. Wyjazd do Stali Mielec, Stal sobie troszkę lepiej od nas radzi w lidze. No troszkę to mało powiedziane, ale tym razem to my wygrywamy, piątek. Iresowia, przegrywamy 2-1. Sandecja, zwycięstwo. Hermalika to też zwycięstwo, 2-1, brawo. I od razu kolejny mecz, przegrywamy 1-0. Co tutaj się stało? Dostałem ofertę prowadzenia Legii Warszawa. Nie wiem jakim sposobem, chyba stracili oni trenera. No ale no nie podpisujemy tej umowy, bo tutaj ja chcę coś stworzyć właśnie ze Stalą Rzeszów. No i tutaj czas się odegrać na skrze. Za to, że po prostu w poprzednim sezonie, w ostatnim meczu z nami wygrali. Przez to nie awansowaliśmy. No a tutaj my remisujemy, Kozłowski i Piątek. Bardzo mnie zawodzi na razie Oskar Zawada, bo w 12 meczach strzelił jedyne 3 bramki. Puszcza Niepołomice. I przegrywamy. No i mamy połowę sezonu, tak jak widzicie, tutaj nam już został mecz z Miedzią Legnica, a następnie mamy wyjazd, puchar z Chrobrym Głogu. Puchar Polski ostatnio nam bardzo nie poszedł. W meczu z Miedzią remisujemy po 1 i w tabeli po połowie sezonu jesteśmy dopiero na 11 miejscu, tutaj się dzieje. Ale tracimy 4 punkty do 6 pozycji, tutaj wszystko jest do odrobienia. Tylko trzeba się skupić i wywalić z tego klubu Oskara Zawadę, bo definitywnie mu nie idzie, a ciężko mi jest tutaj po prostu się męczyć z zawodnikiem, który i tak nie strzela, a zajmuje naprawdę dużo z budżetu transferowego obecnie. Lecz niestety nie mam innego napastnika tak naprawdę. Na mecz z Chrobrym Głogów wychodzę Sadłochom na ataku. Szansa, niestety strzał z daleka, dlaczego ty nie podszedłeś? Nie ma rzutu rożnego, ojojoj, dlaczego? Jeszcze groźnie, uwaga, i niestety 1-0. Nie, dlaczego w 81 minucie nam strzelają? No i wygląda na to, że my znowu odpadniemy w pierwszej rundzie, chyba że tutaj jeszcze stworzymy jakąś akcję. Ale mamy na to jedną szansę, teraz strzelaj! Nie trafił. Broni Dybowski. Nie ma, koniec, przegrywamy, nie trafiliśmy sytuacji sam na sam w ostatnich minutach i przegrywamy w pucharze, nie wytrzymam. Znowu odpadamy, drugi sezon pod rząd w pierwszej rundzie. A więc plan był, żeby sprowadzić sobie jakiegoś napastnika, przynajmniej na wypożyczenie, ale nie było to możliwe, a my tutaj wygrywamy z ŁKS-em Łódź. Ojniczankom remis. I kolejne 2 zwycięstwa, co my robimy, jaka forma. Tutaj remis. No i pierwsza przegrana po długiej przerwie. Termalika okazała się mocniejsza, jaka się okaże Sandecja? No taka sama, bo remis po 2. No i teraz czas na ciężkie spotkanie, właściwie za chwilę będzie na nie czas, bo Rysowia Rzeszów to są derby, a Rysowia to naprawdę dobry zespół. Ale my wygrywamy 2-0. Trochę jakby nasza forma się polepszyła. Ojojoj, mamy na czerwono wskaźnik. Musimy to naprawić. Jeden z juniorów, dokładniej Patryk Katlet, chce odejść z klubu, no to my go sobie przeniesiemy do drużyny seniorskiej, bo czemu by nie? No i mamy tutaj też jedną bestię, czyli właściwie Simona Nowaka. Mnie mu pozycję z LO na SP, no i teraz jest takim zawodnikiem, przejść nowy rala, plus 7 do upgrade dostał. Ja bym mu, żeby trenował tak po prostu tylko podania i też go przeniesiemy do drużyny seniorskiej, bo wygląda świetnie. I 1-0 z GKS Tychy, Olejarka, bardzo ładnie. Remis, Michalik nie trafił karnego w końcówce. No tak bardzo na mnie leży ta Skra. No i też przez ten mecz ze Skrą. Wow, wchodzimy na 5 miejsce. Zagłębie Sosnowiec. Przedostatni mecz sezonu. Remis, Zawada, 2 razy. Ojojojojoj. Możemy się bardzo bać. 5 miejsce w lidze. Ojniczanka tyle samo punktów co my. Pod Beskidzie, Puszcza, Hermanika 47, ŁKS Łódź 46. Jest szansa, uwaga, 1-0, ale świetnie zagrane. I kto to strzelił? 14 minuta, Oskar Zawada, 1-0. Groźna strata, uwaga, czy tutaj będzie podanie do przodu?
Jest strzał! I niestety 1-1, Bednarek zachował się bardzo źle przy takiej sytuacji. Alvarez strzela. Mamy czerwoną kartkę dla Wrony. Co tu się stało? Dlaczego to jest czerwona kartka? Czemu strzał Bednarek broni? W tej chwili groźna akcja. Też spowodowana przez to wykluczenie z gry naszego piłkarza. Bo my w tej chwili mamy problemy w obronie. Strzał i Bednarek, co ty robisz na tej bramce? Przecież to był strzał koło twoich rąk. Oleksy, dobrze wbiega skrzydłem, Oleksy! Obok, zablokowany strzał. Jeszcze raz Piątek. Teraz jest lepsza sytuacja, strzał i mamy 2-2. I teraz Wolski, traf to Wolski za długo. I nie ma strzału. 2-2 ten mecz się kończy, czy to nam da awans? O, ja cię kręcę, czy to nam da awans, czy remis da nam awans? Lepiej, jest lepiej. Będziemy walczyć o ekstraklasę. Już można się cieszyć. No i Arka. Mamy taką drużynę i spróbujemy z niej coś zrobić. Arcyważny mecz. Zaczyna Arka. Arka też bardzo chce wygrać ten mecz, bo ona by na pewno chciała wrócić do tej ekstraklasy. Kozłowski! Niestety poprzeczka, ale było blisko. Bez spalonego tam było. Oj, szkoda. Arka Gdynia był faul. Mam nadzieję, że to nie jest czerwona kartka. Jak tu będzie czerwona, to ja wychodzę z tymi sędziami. Chyba w ogóle nie ma kartki. I łapie Peksa, bardzo ładne. Piątek zmarnował sytuację w poprzednim meczu, a teraz dostaje szansę. Piątek, wykończ to w końcu. Nie trafia. Ale jeszcze jest dobitka. Będzie dobitka. Jest, nie trafia. Oj, ile miejsca w środku pola. Peksa łapie. Oj, dobrze, że tutaj strzelał ten gość, bo jakby zaczął biec do przodu, to byłby problem. To się może teraz zmienić. Oskar Zawada. Wycofanie. Najlepsza szansa. Bronią się. Zaatakować ponownie. Piątek. Podanie. Nikt tutaj nie daje rady. Kozłowski próbował blokować. Niestety to mu się nie udało. Danielewicz jeszcze walczy. Oskar Zawada. Bez spalonego. Oskar. Jesteś napastnikiem. To skończ. Oskar Zawada. 1-0. 78 minuta. Prowadzimy. Ale była piękna akcja. No i Oskar strzelił po rękach bramkarza, ale ta piłka wpadła. 90 minuta. Ostatnia akcja meczu. Przerywamy. Oskar Zawada jeszcze do Jóźwiaka. Jóźwiak nie daje rady. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze ostatnia. Musi grać do przodu. Piątek wybija i wygrywamy mecz. Mecz był dosyć równy, ale ostatecznie to po bramce Zawady my wygrywamy 1-0. No i mamy finał. Mamy finał ze Stalą Mielec. Jeśli chodzi o drużynę, to myślę, że wyjdziemy w takiej samej. Nie ma co tutaj ryzykować. Może tylko Piątek zejdzie, bo to marnowanie przez niego najlepszych sytuacji już trochę jest denerwujące. Bo jest tylko jeden mecz. Jeden mecz zdecyduje o tym, czy w przyszłym sezonie zagramy w Ekstraklasie. Od razu Jóźwiak skrzydłem groźnie. Druga minuta. Jóźwiak, mamy rzut rożny. Kozłowski! Mamy rzut rożny. Nie, mamy rzut wolny, tam była ręka. A czyli Kozłowski będzie strzelał, bo kto inny? Kozłowski, niestety w mur, ale będzie miał jeszcze dobitkę. I to jest piękna bramka, bramka rogu. Kozłowski w barażach, awans, 1-0, 10 minuta, co za gol. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Kacper dał z siebie 100% po tym rzucie wolnym. Jeszcze dał radę dobić piłkę i co to była za bramka, jak ta piłka leciała. Idealne okienko. Kasper pokazuje swoją moc. Kasper pokazuje, że w tym ostatnim meczu przed odejściem z klubu, bo skończy mu się wypożyczenie, daje z siebie 150 milionów%. I Oskar Zawada dostaje piłkę oczywiście od Kacpra Kozłowskiego, ale niestety nie daje rady. Janicki przegrywa, ale tutaj też sobie nie radzi zawodnik Stali. Kozłowski zabiera się z tą piłką, Kozłowski! A niestety. Chociaż jeszcze jest sytuacja, Olejarka. Zawada! Nie trafia do bramki Zawada. Ajajaj, koniec pierwszej połowy, 1-0 na razie, ale Stal Mielec jest tak dominowana, nie potrafią nic zrobić. I Wolski. Jeśli tutaj strzeli, to wygramy.
Awansujemy do Ekstraklasy. Wolski! 2-0, 84 minuta. On już wie, co go czeka. On już wie, co zrobił. Czał. O, jeszcze bardzo groźnie. Jeszcze tutaj chcą. Jakby jeszcze mieli nadzieję. My nie asekurujemy. Gramy wszystkim, co tutaj było. Koniec meczu. Wygrywamy. Awansujemy do Ekstraklasy. Wszyscy już mogą się cieszyć. Kozłowski w 10. bramka sezonu najpewniej. Na pewno tych baraży. I Wolski w 84. 2-0. No ja w tym miejscu, podczas ceremonii odbierania tego pucharu, chciałbym wam podziękować za oglądanie kolejnego właśnie już filmu ze stali. No i jest! Wygrywamy! Obecnie wyjeżdżam, więc ten film, jeśli widzicie, to mnie nie ma w kraju. Jest on nagrany na zapas. Niestety przez błąd Windowsa też nie mogłem wam pokazać statystyk wszystkich zawodników po tym sezonie, ale mam nadzieję, że i taki film bez tych statystyk wam się podobał. Do następnego i cześć!